Witajcie kochani w Dniu Pańskim. Dzisiaj zatrzymujemy się przy fragmencie pierwszego listu do Tesaloniczan, który napisał święty Paweł. Posłuchajcie. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Jaki piękny fragment. Paweł pisze do wspólnoty z innej miejscowości, aby umocnić, aby pokazać: pamiętam o was przed Bogiem na modlitwie, jestem wdzięczny za to, co czynicie, zauważam wasz trud miłości, waszą wiarę, nadzieję, którą składacie w Panu Jezusie. Z tego wołania świętego Pawła brzmi prawdziwa przyjaźń braterska, prawdziwe wzmacnianie siebie. I chciałabym, abyśmy dzisiaj, patrząc na ten fragment, brali do swojego życia tę zachętę. Zauważajmy dobro, które czyni inna wspólnota. Zauważajmy dobro, które dzieje się w innych miastach, w innych państwach, które czynią ludzie Kościoła. Zauważajmy i jeśli to możliwe, wspierajmy przed Bogiem, jak święty Paweł, ale także dobrym słowem. Zauważajmy dobro i pomódlmy się o to, abyśmy mieli serca wrażliwe i czyste. Bo jeśli ktoś obok czyni dobro, to wzmacniajmy. Prośmy o to Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Królowo Kościoła, módl się za nami. Kochani, pozdrawiamy was bardzo serdecznie i omadlamy się tutaj w naszej wspólnocie zoomowej wszelkie dobre rzeczy. Niech też taką dobrą kontynuacją będzie piosenka Dzień mam dobry, a więc widzieć dobro to ma moc. W naszych muzycznych przygotowaniach do dużego wydarzenia dla młodzieży, które mamy 10 listopada, Dzień mam dobry, to jest trzecie przykazanie. I kochani, macie też w opisie link do zapisów. Wszyscy młodzi, którzy mnie oglądają, wszyscy katecheci, rodzice, zapisujcie dzieciaki. 10 listopada spotykamy się na pięknym wydarzeniu w Arenie Łódzkiej. Do zobaczenia.